Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam dzisiaj nowego Ravana, który wyszedł właśnie w tym patchu dzisiejszym. Jest to Ravana King of the Ring, ale to nie tylko skin, moi drodzy. Wyszedł tak zwany Ravana, teraz dostał reworka. Jest teraz bardzo silny, a mianowicie jego ma nową pasywkę, czyli, dobra, tak w skrócie. Im więcej ataków, im więcej Ravana bije z bazowych i tam z abilitek, tym bardziej tankowaty jest. Tak, taką ma pasywkę, nabija sobie takiego shielda. Dwójki nie zmienili, jedynkę zbuffowali bardzo mocno, dali mu większy slow na jedynce, dłuższy slow, zwiększyli mu zasięg, przede wszystkim jedynki. I co tam jeszcze mu zrobili z tą jedynką? Zwiększyli przede wszystkim damage. Na trójce zwiększyli heala, a na ulcie zrobili coś takiego, że tym ultem wreszcie da się nie trafić. Ten ult wreszcie zadaje damage. Teraz ma 450 damage'a, a nie 117, 170 jak na 20 levelu. Teraz ma 450. Plus scaling jest lepszy. Afro Medi, Nuva Medi. Okej, zobaczymy jak to będzie. Washingtona na solo. I tym ultem wreszcie da się nie trafić, czyli to jest skill shot. Co on wziął? A, on wziął prota od razu. On wziął od razu prota. Także zobaczymy jak to pójdzie. Zabrałem sobie nim, jak widzicie, na solo. Będziemy sobie maksować jedynkę, bo jedynka na dalej najlepsza. Będziemy go puszować, bo jak widzicie, on nie ma pusza za dobrego. Puszu, chciałem powiedzieć. Hop. Hołk Yerino. No nie zesraj się, kolego. Nie zesraj się. Zaraz wam pokażę ulta. Widzicie, jaki ta jedynka ma teraz zasięg duży? Ravana teraz jest bardzo silny. Dlatego jest zbanowany teraz na rankedach, bo wiedzieli, że będzie OP. On dopiero co go wypuścili, a on już nerfa dostał w pierwszy dzień. Już mu znerfowali pasywkę i chyba heala z trójki. Dwójka to jest jedyny skill, którego mu nie zmienili. No, ta linia będzie dość nudna, bo on będzie tak stał pod tą wieżą. Oh shit! Kankirina dostałem. Szczęście miałem dwójkę, okej. To jest ten sam Ravana, tylko że z innym skinem, z bundla. Jezu, jakie to dalekie, help. Panie, niech pan chuj. Arum! No i pięknie. Nice KS Loki, omygywy tyfyr TVAGD. Widzicie, to był ult Ravany. Ma teraz wreszcie potężny damage. Chyba trafi mnie. Omygy. Omygy. An ally Sparkus has been extinguished. Ups, dżukłem mu. No i git. No i gra muzyka. Kupujemy to, i idziemy na nie z powrotem. Hopli, hopli. Jak mi Loki perfidnie sksuł, no rany, bo nie mogę. Ja nie, jak nigdy się o to nie obrażam, ani nic, nie? Ale to był taki perfidny KS. Ja zabiję całego tego Ravana, tylko podchodzi bum bazowy. Także Ravana już top damage mam. Aha, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że ma nowy progressing bazowych. Inaczej bazowe uderza, także nie opłaca się teraz budować na nim king size'ów, bo teraz trochę mniej tych bazowych zadaje, ale mam większy z nich damage. Let me fix that face. Loki dżungla, no ciekawe. Jak sobie najgorszy asasyn poradzi w grze na dżungli tutaj. Aha, wziąłem tego blue, dobra. Zapomniałem, że się blue buguje. Blue się buguje, jak widzicie. Nie widać go.
plumka mi coś. O Boże, co ja zrobię, nie to. Plumka mi, sorry. Może coś plumka. Niklaus mi pisze. Missing right. Ravana, teraz dołączymy się do tej trójki najlepszych tych soul lanerów. Nie, ja spierdalam, właśnie wiedziałem, że on to zrobi. Do Belony, do Shinktena i do kogo? No i do Hel. Myślę, to będzie święta trójca i Ravana jeszcze do nich dołączy. Myślę, teraz będą najlepsi soul lanerzy. Dobra, ja zaczynam puszować tower. Dużo damage'a wziąłem na siebie niestety. O, Ravana znowu. Kurwa, jak mi zwiał jebany. Padnę teraz, tak? Przeżyłem! O kurwa! Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Patrzcie, nie mam też animacji Ricola, to się pieprzy w tym patrzu. Popatrzę, się pieprzy. No, co zrobicie? Plum. A mi Zulandę mi teraz pisze, żol kurwa, ja to wyciszę teraz. Sorry, ja to muszę wyciszyć, bo zakłóca mi to odcinek. Ten na maila jeszcze nie może zbierać biedactwo. Ale jak na maila uzbiera, to będę miał kredki. Nie zesraj się, kolego, wojskowy. No nie wiem, kolego. No nie wiem. Jakbym miał innego przeciwnika, na przykład taką Belonę, to mi zjadł bez problemu. Taką Belonę. Chociaż radzę sobie z tym Shinktenem. O kurde, jak ich porobili. Ale ich porobili. Nie wiem, czego wziąłem. Tylko się buguje. Tu nie było. O, czeka, nie bierze buffa! Muszę się healnąć z trójki. I buszujemy tower. Po co komu wardy na casualu? Casual. Ally Soul is no more Loki Hog, wow. Okej. Okay. A tu meditka playerzy grają, to co się będzie. Chyba tu idzie do mnie? Czy nie idzie, nie idzie. Tepnął się do warda. Stikala już ma. Nie będę się z nim bił. Teraz. Patrzcie, widzicie, już spuszował. Teraz mnie biją. Ten damage mi teraz pomoże bardzo. Ja się z nim teraz już nie mogę bić. On ma tego Mysticala, teraz mi nic nie zrobię. Bo on ma ten damage. Kurde, chyba zacznę rotatować.
Teraz dostanę coś. Mam wrażenie, że umrę teraz. Tylko wpuszczę to pod towera. Kurwa, jakbym miał teleport, to bym się stepował tam na prawo. Oki ginie znowu, no bo co może najgorszy asasyn grze zrobić na Ravanę. An ally will be remembered. Chilne się trochę z wave'a i spróbuję spuszczać tego towera. O, on już tu jest. Kurwa, feedują tutaj coś. Start that killing spree. Nie mam many, spierdalam. Uciekam. Dobra. Co wam się po tego? Po Heavy Hammer? Let's do some damage. Teraz chyba pójdę w Executioner. Tak myślę, że sobie w Execa pójdę. Będzie fano. No ten mecz będzie długi. Posejno nie padaje. No ja pierdolę, really. Ojej, co fajnie zrobił moje blue. Tepnął się frajer. No wierzy? Miał HCC, żeby mu zatrzymać to. O kurwa, serio? Czemu oni feedują? Zjebałem. Nie powinienem był tego robić, bo on mnie ma teraz rzucić pod towera. My enemy jest kurwa na linii. Your right tower is under attack. Your right tower is under attack. Fix that face. Save your ally. It's your only hope. No mi dobrze idzie. Team jak zwykle feeduje. Wezmę tower. Farming simulator. Lol. Your team has destroyed a left enemy tower. Disappear into the cosmos. Joke's on you. Co za nowa odpierdala? Ops, nie zrobię, nie trafiłem. Cofam. Be careful. Be careful. Retreat. Dynamida tego. Tam pomóc, bo... Your left tower is under attack. Aha, teleportuję się, patrz, ty widzicie, teleportowałem się bez tego. Bez animacji teleportu. Tak się buduje właśnie w dzień, patrzę. Ja ginę, chyba, patrzcie się. Kurwa, ginę. A, Stone of Gaia. Spoko. Kurwa, nie miałem jeszcze dwójki, fuck my life.
Jakbym miał dwójkę, to bym to przeżył. Afro, ja pierdolsztań. Rip. Kraken. No, co byłoby zrobić? Z Lokim na dżungli. Kiedy oni mają rawanę w dżungli. No, przegrywamy już dość mocno. Loki level 11. No ale co Loki może zrobić? Zwłaszcza na dżungli z takim kurwa buildem. Loki, dobry build. A spoko, co nas atakuje. Pasywka stacking, boys. Czy też ultuje, nie? O kurwa, ktoś to mi zboli! Co mnie tak zabolało? Ja pierdolę. Loki nie ma damage'a jak zwykle. No bo to Loki, nie? Loki w tej mecie jest w ogóle niegrywalny. Pytaliście, czemu Loki jest według mnie najgorszym asasynem. To nie jest tylko moje zdanie. Tak też uważa Weekend, czyli dżungler tego Envyus, coś takiego. Co oni teraz na Xboxie grają. On ostatnio to tłumaczył. Loki nie ma w ogóle damage'u. On po nerfie Heartseekera, po nerfie Beatsów, po nerfie Hoga, Loki totalnie wypadł z mety. Także... Aha, i po nerfie jeszcze Vanisha, czyli po nerfie jedynki Lokiego. Loki totalnie wypadł z mety. W pierwszym sezonie Lokiego się grało kurde na midzie, a teraz Lokiego się nie gra nigdzie. Loki jest według mnie słaby w ogóle. To musi 25 minut farmić, żeby cokolwiek zrobić. A przez te 25 minut nie zginąć to jest... To trzeba naprawdę umieć. Cancel that. Kurwa, nie trafiłem, serio? Co za fuck sake. Zgridziłem. Nie mam bitsa jeszcze. Teraz kupię bitsa chyba. O ile nie będę mógł kupić tego. Afro im robi gra jak zwykle. Afro kurwa powinna być zbanowana w każdej grze, bo to jest taki kurwa cancer pick. Afro to jest taki cancer pick, że my możemy F6 nacisnąć, bo normalnie nie mam ochoty grać. Afro powinna być zbanowana w każdej grze. No i rip. No i nafidowali teammate'i, no i ja nic nie zrobię. A miałem taki dobry wynik, miałem 1-0, no ale cóż. Zaczęły się teamfighty. No i co zrobisz? No i co zrobisz? Teraz oni co zrobią tego? Nie wiem, kto pikuje Lokiego teraz, naprawdę. Nie wiem, kto pikuje Lokiego. Jezus Maria święta. Build wołał pomstę do nieba. On i robi se smalkampa zamiast pójść se sprawdzić. Fire Gianta. Nie wierzę. No ale teraz musimy tego golda obronić, bo jak nie, no to Ripping Pepperonis. I tak już jest Ripping Pepperonis, w chuj. Uwaga, pozycjon ma Krakena, rzuci go czy nie? Nie rzucił. Po co? Teraz rzuci. Uuu, luju. Ambica, kurwa, co się dzieje? Ojej. Nie ma tak jak liczyć na swoich teammate'ów, nie?
I co sobie wezmę? Your middle tower has been destroyed. Co się to dzieje? Coś mi pisze. Plum, plum. Możemy się poddać już. Dobry taunt. Zaraz nie mamy damage'u. Boloki z Bloodforge'em i z Deadbringerem na czacie idę. I Afro, ja pierdolę. Oh my god, ty fair, to chyba nie da. No i pogrzeb. No i bierze nas Shink ten. Rip Pepperonis. No także możemy przejść tutaj. F6. No, także tego, moi drodzy. No, oni nie idą po grę, oni jeszcze tego nie kończą? Czemu oni tego nie kończą? A, chcą się pobawić pewnie. O Boże, taki będą się teraz znęcać nad nami. No, bo pocofnęli się, super. O, niech mogą poddać, bo już ale kurwa, kto nie podda? A, taki tacy ludzie never surrender, nie? Nienawidzę takich ludzi, którzy marnują czas kogoś innego. Ale co zrobisz? Za dużo narzekam w tym odcinku, wiem. F6, please. Ale jak ktoś chce wygrać taki mecz? Nie do wygrania. Cześć. Ma Krakena, nie rzuci, nie? No, poddali się, wreszcie trzymał do samego końca, nie wiem po co, no ale dobra. Także w każdym razie ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Jak widzieliście podczas laning phase'u, moja gra szła zajebiście, dopóki team mnie nafidował. Miałem 1-0, teamfighty się zaczęły, kiedy ich team był nafidowany. No ja nie mogłem nic zrobić, laning phase mi poszedł zajebiście, widzieliście, że ścisłem tego Shinktena. Nie ma nic do tego, zostałem gankowany dwa razy chyba przez tego, przez Ravanę. Przeżyłem to i dwa razy, plus jeszcze zabiliśmy z Lokim raz tego, Ravanę też dwa razy przy tym ganku. Także było całkiem spoko, damage też zrobiłem całkiem spory. Także było w porządku. Niestety nafidowali teammate'i, no i niestety po robocie było. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału, jeśli podobał się wam filmik, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zobaczymy w następnym odcinku, trzymajcie się, hoplej!